Ja się akwarysta od jak miał 6 lat, Lech Aleks Bajan, teraz mam 55 lat, ale wiesz, jako naukowiec, pszczelarz i po elitarnym technikum pszczelarskim Pszczela Wola ostatnio odkryłem, że właśnie żywię ryby akwariowe pierzgą pszczelą i co robię? Patrzcie, jest pierzga naturalnie metabolizowana i troszkę się ją kruszy i daje się rybkom i one sobie tam te drobne cząstki, ale to ma wszystko aminokwasy, witaminy, wszystko, nie jak te jedzenie, co dają chińskie, co mają kolory. A druga rzecz, tu mamy też pyłek pszczeli. Patrzcie na moje perakietki obok. Czekaj, momencik. A tutaj sobie włożymy ten pyłek. Czyli mamy pyłek pszczeli polski. I zobaczcie, tu mamy pyłek. I to pyłek one se zjedzą, to bo se znajdą sobie na tym. Tu mamy gurami różnego rodzaju. Mamy też pielęgnica agresywna, ale ona się przyzwyczaiła. To jest małe akwarium biurowe, czyli ten pyłek pszczeli. I one sobie to zjedzą. I są zdrowe. I wiesz, tak górami, jak ona wyrosła, nie? Pięknie wyrosła. No, a tu mamy perakietki, ale im daje jedzenie nie cały czas, żeby nie otyły, tylko dieta keto, znaczy dieta, żeby pościły. Troszkę rano dam, raz na dzień, a potem one sobie tego, miałem sześć, ale wziąłem na dwór i w nocy lyzjad. Włamał się do klatki. Była niby klatka zabezpieczona, ale nie włożyłem zamku dobrego tutaj. I miałem tylko takie oto na to. I na noc sześć perakietek lis w nocy zjadł. No, tu już jeszcze raz rybki widzicie, czyli pyłek pszczeli, pierzga. Można dawać i one ogórami, ale one się przeżują, bo jeszcze był twardy. Bo pyłek, o, no widzisz, filtr wyfiltruje resztę. No i tu mamy inne rzeczy, tu biuro, człowiek pracuje cały czas i tak dalej. Tu mamy polską mapę i mamy tutaj, muszę wymienić, kwiatuszki tego są i tak dalej. Tu mamy podarunek od Mario Nicola Fazio, Włocha, w 76 roku malowany. Mario Fazio, wielki restauracje miał, luksusowe, $200 na osobę. No, Mario Nicola Fazio mi podarował. Tu mamy troszki ceramiki różnego rodzaju i tak dalej. No, wszystko jest dla ludzi. No, czołem.